Witam Was. W sobotę 26 czerwca weszło prawo pozwalające na dzielenie klientów. Bardzo dużo mówi się o segregacji sanitarnej, o dzieleniu klientów na tych lepszych i gorszych, na tych problemowych i mniej problemowych. Dotąd o tego typu segregacjach uczyliśmy się na lekcjach historii, ewentualnie czytając wiadomości z RPA. Jednak dzisiaj motywem przewodnim nie będą klienci gorszej kategorii, czyli na przykład ja, moja rodzina i myślę, że wielu z Was, a małe biznesy, ponieważ jedno to jest zarządzanie segregacji, a drugie to jest jej organizacja. Część Was może powiedzieć, no dobrze im tak, jeżeli nie są w stanie zorganizować segregacji, a chcieliby, to i tak nie będziemy tam kupować. Niech sobie bankrutują. No i tak może się okazać, że tej jesieni wszystkie duże biznesy będą działały. Te uciskane hotele, kina, wszystko będzie działało, a nie będą działały znowu małe biznesy, małe sklepiki, czy ci przysłowiowi fryzjerzy i kosmetyczki. Jak to jest możliwe? Otóż to prawo zostało bardzo sprytnie pomyślane, ponieważ nie ma tutaj mowy o segregacji, przynajmniej nie wprost, a o czymś pozytywnym, o zwiększeniu limitów w sklepach czy w innych komercyjnych i nie tylko miejscach. Dotąd to było 15 metrów na jedną osobę, a teraz jest 10 metrów na jednego niezaszczepionego, a bez limitu mogą wchodzić osoby wyszczepione. Cały knyf w tym jest, że trzeba to przy wejściu sprawdzić. Przez pierwsze miesiące, na pewno przez miesiące letnie, nie będzie to rygorystycznie sprawdzane, ale jeżeli coś nie jest na samym początku rygorystycznie sprawdzane, to nie znaczy, że za parę miesięcy to się nie zmieni. No i teraz, o ile nie muszę Wam tego tłumaczyć, czy w markecie, czy w galerii handlowej, czy w jakimś kinie, oddelegowanie pracownika, czy zatrudnienie jakiegoś dziadusia, czy studentkę, który będzie siedział sobie na stołeczku przed wejściem i skanował kody QR, problemem nie jest. Myślę, że nawet w wielu przypadkach obędzie się bez nowego etatu, a problemem staje się to w małych firmach. Masa sklepików, gdzie siedzi sam właściciel, ewentualnie nie wiem, z żoną, czy zamienia się z jakimś innym członkiem rodziny, siedzi sobie w tym sklepiczku i no, nie jest w stanie zorganizować, by osoby zanim wejdą do sklepu, były sprawdzane kodem QR. No chyba, że będzie chodził między ladą a wejściem, ale na dłuższą metę to jest organizacyjnie nie do ogarnięcia. Ktoś może powiedzieć, że sobie gdybam. Owszem, gdybam sobie, ale ja już o tych problemach mówiłem parę miesięcy temu, gdybając sobie. No i teraz stoimy przed tymi samymi pytaniami, które zadałem parę miesięcy temu. A weźcie pod uwagę, że te kosmetyczki, fryzjerzy, to wszystko, co było zamknięte, dostało odszkodowanie. A teraz, jeżeli ktoś się nie dostosuje, możesz, chłopie, prowadzić sobie cały czas swój biznes, ale ty się musisz dostosować do nowych przepisów. I jeżeli się nie dostosujesz, no to co? No to nie dostaniesz odszkodowania. Przecież to jest logiczne. No i teraz albo mały przedsiębiorca, który po tych wszystkich podatkach, składkach, żyje sobie za 2-3 tysiące. Przecież takich jest wielu. To nie można powiedzieć, że o, jak żyjesz z biznesu za 2 tysiące, to idź sobie na etat. No bo przecież to są ludzie od tego uzależnieni. Nie dostaną nigdzie indziej pracy. Rozumiecie, teraz jest rynek młodych, pięknych, bogatych. W sumie bogatych nie. Młodych, pięknych, roszczeniowych, prawda? Wielu ludzi po prostu chce dojechać do emerytury, do renty. Do renty? Nie, do emerytury. No ale to chociażby ktoś, co mu się tam sklepik rozwinął i zatrudnia dwie osoby, tak? To są dwie osoby, które są wyliczone, które mają pełno pracy. No i teraz ktoś musiałby być dodatkowy etap, kto stałby i sprawdzał te kody. Tylko to. Masz sklep od 10 do 18, 8 godzin ktoś stoi. Masz monopol 2-4H, to muszą trzy osoby być zatrudnione na wejściu. Już pomijając, z jaką klientelę będą obsługiwać, rozumiecie, nawet jakby nocą, no rzeczywiście właściciel stał, tam sobie fajka miał w słoiku i sprawdzał, ale rozumiecie, jaki to jest ogrom nakładów. A przypominam, że zbliża się największa
podwyżka ZUS-u od chyba 30 lat. Teraz coś takiego wyfanzolili. No i teraz albo jest etat, albo jest duża inwestycja w jakiś system zmechanizowany. Jakby to wyglądało? Otóż drzwi rozsuwane, tak? Skanuje się na wejściu, drzwi są połączone z bazą danych, to jest wykonalne. Albo się otworzą, albo się nie otworzą. Jeżeli niezaszczepiony, nie może wejść, bo tam są akurat niezaszczepione osoby w środku, nie ma limitu, tak? Wchodzi ktoś za nim, wyszczepiony, pyk, drzwi się otwierają, tak? Już nie mówimy o przypadkach jakichś tam, wiecie, siłowania się, próbowania przemknięcia, gdzie człowiek zatrudniony, jakiś tam chociaż dziadunio, mógłby tam się, wiecie, zainterweniować. System otwierania rozsuwanych drzwi, do jakich się przyzwyczailiśmy, przynajmniej w tych dużych biznesach. Ja sprawdzałem, to nie jest kryptoreklama, po prostu wpisałem sobie drzwi rozsuwane, pierwsze wyniki, między 8 a kilkanaście tysięcy. Mamy same drzwi, które ci z ciężarówki przywiozą i postawią w sklepie czy pod sklepem, tak? Ileś tam tysięcy kosztowałoby rozkucie muru, wstawienie tych drzwi, montaż, prąd, wszystko. Wypadałoby zainstalować roletę, bo chyba nikt sobie nie wyobraża, że wcześniej miał, nie wiem, jakieś kraty, kłódki, a teraz będzie jak w centrum jakiejś ulicy reprezentacyjnej miał sobie w sklepie tylko drzwi rozsuwane szybą, prawda? Więc od razu jakaś roleta antywłamaniowa. No ale to jest jedno, to się będzie rozsuwało, nie rozsuwało. Trzeba podpiąć to pod jakiś skaner. No może być powiedzmy zwykły telefon czy jakiś terminal, który byłby podpięty do bazy danych covidowej, kto jest tam wyszczepiony, kto nie jest. To też wszystko jest osiągalne, ale takich systemów teraz jeszcze nie ma. Oczywiście, jeżeli się zgłosicie do firmy, to oni wam to zrobią, ale to nie będzie kosztowało 2-3 tysiące. Na początku to będzie kosztowało grube tysiące, bliżej 10 tysięcy, a ja myślę, że niejedna firma będzie wołała więcej niż za te drzwi z montażem. Inwestycja 20-50 tysięcy w górę, 20-30-50 tysięcy w górę dla sklepikarza, dla jakiegoś tam małego fryzjera, żeby mógł przetrwać. Ja przypominam, że tego nie ma wprost powiedzianego, no ale widzimy, co się dzieje. Widzieliśmy te sanepidy, to chodzenie. Tutaj wprost się mówi, że te przepisy są martwe i rzeczywiście one będą martwe, aż te statystyki nie zostaną podbijane, nie zostaną nagłaśniane. No rzeczywiście, ludzie bezobjawowo, ale jednak, a może z jakimiś objawami, wiecie, grypa, sraczka, czy hospitalizacja, oczywiście ja tego nie neguję, zaczną się pojawiać i wtedy z dnia na dzień trzeba będzie te standardy wprowadzić i no właśnie, teraz to już jest pięknie wprowadzane w tych wszystkich dużych firmach, to już hula, widzimy zdjęcia, nawet widzimy podwójne cynniki bodajże w kinie Helios, nawet jakby było w moim mieście, to bym tam już nie poszedł, chociaż to jest chyba i tak tam od Szczerskiej z ekipy, prawda, to jest jakiś biznes dodatkowy, to tym bardziej. Ale samo to, prawda? Wycofali się, to trzeba jednak oddać. To już w dużych firmach, w średnich, to już wszystko działa, a te małe firmy mogą być uśpione. O, tam nie sprawdzą, jest lato i potem obudzą się z ręką w nocniku. Ja oczywiście nie twierdzę, że każdy mały sklepikarz nie jest świadomy, bo wcale tak nie jest. Jak chociażby prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i franczyzobiorców. Facet prowadzi kilka żabek i on sobie zdaje sprawę, tak? On tam ma ileś pracowników, oni wiedzą, że no to tam ledwo jest miejsce, żeby zrobić sobie jakąś przerwę, a gdzie tutaj ktoś, kto miałby to wszystko kasować, to sprawdzać. Wiadomo, że w takiej żabce no często drzwi są już rozsuwane, na przykład jest jakiś system informatyczny. Ja mogę sobie wyobrazić, że nawet za darmo żabki same by opracowały taki system. Centrala, przyjdzie informatyk, zrobi to za darmo, albo nie wiem, skasuje 1002 na kredyt i to będzie działało, prawda? Ale ja mówię o wielu biznesach, które nie są podpięte do franczyzy, gdzie ludzie, no nie będę mówił, że nie umieją obsługiwać komputera, tak? Ale to są ludzie, którzy chcą dojechać do emerytury, ewentualnie nie stać ich na tego typu inwestycje. To jest czas na wdrażanie
systemu segregacyjnego. I to nawet może nie chodzi o złą wolę, a gdzieżby tam, tylko że we wrześniu, w październiku będzie kwik, te wszystkie polskojęzyczne media dla Polaków będą mówiły, no ale przecież to prawo weszło jeszcze w czerwcu, mamy październik, co wy chcecie, nie dostosowaliście się, tak? Więc to może ta sytuacja sama z siebie wyniknąć. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilę czasu, koniecznie zostańcie ze mną, no przynajmniej spróbujcie poszukać czegoś dla siebie, wejdźcie na playlisty z głównej strony i zobaczcie, czy coś was nie ominęło, a może pobuszujecie po starszych filmach, a jeżeli już wszystko widzieliście, to wejdźcie na moje konto na portalu syp.tv od sypywania. Tam są starsze filmy, których na YouTubie już nie ma. Pamiętajcie też o moim koncie na Twitterze, jest tam o wiele większy przepływ informacji niż jest tutaj. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym ten kanał, czyli widzom. Aktualnie, dzisiaj, na tym filmie dziękuję wam, ponieważ to, że weszliście, to, że do tego momentu doszliście, jest realnym wsparciem do tego kanału. Po prostu. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.